Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam dzisiaj zaszczyt zaprosić Was do wysłuchania i obejrzenia naszego projektu. Projektu, który związany jest z akcją Narodowe Czytanie 2020. W tym roku lekturą jest Balladyna Juliusza Słowackiego. W związku z tym, że treść utworu podzieliliśmy tak samo jak Juliusz Słowacki, na 20 części, 5 aktów i poszczególne sceny, w projekcie wzięło udział właśnie 20 osób. Z tego miejsca chcę Wam bardzo serdecznie podziękować za udział w projekcie oraz pogratulować. Nie było to łatwe zadanie. Wymagało to od Was poświęcenia czasu, wymagało wiele odwagi oraz przełamania wielu wewnętrznych barier. Pragnę teraz wymienić te osoby, które wzięły udział w projekcie. Kolejność wymienienia ich będzie przypadkowa. Pani dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach Elżbieta Fideus, pan wójt gminy Zembrzyce Łukasz Palarski, pani sekretarz gminy Zembrzyce Danuta Smyrak, pan Piotr Talaga, pani Danuta Uznańska, pani Jolanta Żmija, państwo Barbara Cyganik, Bartłomiej Cyganik, Anna Cyganik oraz Katarzyna Cyganik. Drogie panie z Mioduszyny, pani Józefa Mucha, pani Stanisława Foryś oraz pani Jadwiga Mitka, Kacper Gierat, Emilia Talaga, Marta Burek, Katarzyna Krawczyk, pani Anna Lorek, pani Maria Gołuszka-Dudkiewicz oraz ksiądz wikary z Zembrzyc Michał Soczyński. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia i wysłuchania naszych zmagań, które będziemy publikować codziennie od 1 do 5 września, tak, aby 5 września, w dzień, na który przypada finał akcji, całe dzieło Balladyny było już na naszym kanale na YouTubie. Zapraszamy bardzo serdecznie.